Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Dobry wieczór, pora na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam. To chwila na złapanie sił przed nowym, kolejnym semestrem nauki. Od poniedziałku w naszym regionie rozpoczynają się ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży organizowane będą liczne zajęcia w formie półkolonii czy wyjazdowych obozów zimowych. Najważniejsze w tym czasie jest jednak bezpieczeństwo. Na to szczególnie zwracała uwagę dziś opolska kurator oświaty oraz partnerzy kampanii Przyhamuj. Życie przed Tobą. Natalia Janus-Hempel. Już od poniedziałku rozpoczynają się wyczekiwane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli ferie zimowe. Do opolskiego kuratorium oświaty zgłoszone zostały różnego rodzaju formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W województwie opolskim, na jego terenie, czy również poza regionem będą się odbywały bardzo liczne zajęcia w formie półkolonii, wyjazdowych obozów zimowych, spotkań tematycznych. Przygotowane zostały dla ponad zgłoszonych 7 tysięcy młodych ludzi. Tak oni, jak i ich opiekunowie w czasie zimowej beztroski muszą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Przede wszystkim właśnie ta zabawa na śniegu, uważajmy na to, zwracajmy uwagę dzieciom na to, aby zjeżdżały w miejscach bezpiecznych, aby te miejsca, te ślizgawki, te górki saneczkowe były oddalone od jezdni, aby tam nie było żadnych przeszkód typu ławka w parku czy drzewo. Duża część odpoczynku i aktywności naszych dzieci z podwórek przeniosła się na te podwórka wirtualne, no ale tam również okazuje się, że nie jest to przestrzeń wolna od niebezpieczeństw, dlatego musimy wiedzieć, czym interesują się nasze dzieci, na jakie strony internetowe wchodzą, z kim nawiązują relacje na portalach społecznościowych. Uważać należy także na drodze, stąd dzisiejsze spotkanie w ramach kampanii Przyhamuj życie przed Tobą, które też nieprzypadkowo odbyło się w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu. Wśród tych młodych ludzi jest wielu świeżo upieczonych i przyszłych kierowców, których należało uwrażliwić na pewne sytuacje. W kilku slajdach pokazałem najbardziej tragiczne zdarzenia z ostatnich kilku lat, gdzie bardzo dużo osób straciło życie, na przykład w jednym zdarzeniu, ale i również takie, które mocno zobrazowały temat tragedii, którą dotyka wypadek tragedii rodzinnych. Chcemy uświadomić kierowców, tych przyszłych i tych obecnych, jaki wpływ ma czas reakcji na zachowanie na drodze i oczywiście prędkość, więc będziemy o tym mówili bardzo dużo o właśnie tym czasie reakcji. Będziemy mówili o skutkach prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających. A młodzież w oczekiwaniu na ostatni przed feriami dzwonek słuchała z uwagą. Ja na feriach głównie pracuję, ewentualnie uczęszczam na zajęcia taneczne, na które właśnie dojeżdżam autem. Prawo jazdy mam od 2 miesięcy, no więc jestem dopiero świeżym kierowcą, dopiero uczę się, jak się poruszać po drogach. Auto prowadzę codziennie, bo do szkoły dojeżdżam samochodem, także można powiedzieć, że codziennie ponad robię 100 kilometrów jeżdżąc. Czy miałem taką sytuację? Nie, nie miałem na całe szczęście. Staram się bardzo ostrożnie prowadzić samochód. Wiele wypadków też jest właśnie przez pieszych powodowanych przez ich nieostrożność. Dlatego też są obawy u mnie przed rozpoczęciem prawa jazdy. A uważności nigdy za wiele. Ferie w naszym regionie potrwają do 28 stycznia. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Strażacy ochotnicy z powiatu oleskiego wzbogacą się o 4 wozy gaśnicze. Dziś podpisano umowę z firmą, która ma dostarczyć samochody. Zakup sfinansowano z programu wsparcia dla terenów popegeerowskich. Na razie są na papierze, jednak już niebawem rozpocznie się montaż 4 wozów ratowniczo-gaśniczych dla druhów z ochotniczych straży pożarnych. Posiadają sprzęt i posiadają również zbiórki wodne i piany. Do tego jest autopompa, także to jest pełnosprawny samochód ratowniczo-gaśniczy. Jeden z nich trafi tutaj do Łomnicy, gdzie w garażu lokalnej OSP czeka na niego miejsce. 3 pozostałe trafią do Kozłowic, Radłowa i Kniei. W ciągu 1,5 do 2 miesięcy jednostki w każdej z tych 4 gmin otrzymają nowoczesne samochody pożarnicze z wyposażeniem bardzo bogatym, tak jak sobie strażacy życzyli. Zakupy byłyby znacznie trudniejsze, gdyby owozy aplikowały pojedyncze gminy. Jednak w tym wypadku powołano Związek Powiatowo-Gminny, który daje większą siłę przebicia. Skoro widzieliśmy, że zawsze współpracujemy,
pewnych dziedzinach, a pojawiła się możliwość aplikowania o środki jako Związek Powiatowo-Gminny, więc formalizowaliśmy te struktury, które były założone w zasadzie po to, żeby zrobić, opracować strategię tego naszego wspólnego obszaru objętego tym Centrum Wsparcia Doradczego. Każdy z wozów strażackich jest wart około 1 200 000 zł. Każdą z gmin kosztowały jednak poniżej 30 tysięcy. Samorządowcom udało się sfinansować inwestycje z rządowego programu wsparcia dla terenów popegeerowskich. Urząd Marszałkowski rozstrzygnął pierwszy w tym roku konkurs dotyczący wsparcia sportu. Kwota 2 950 000 zł została podzielona między Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej i Szkolny Związek Sportowy Opolskie. Umowy podpisano dziś w sali znaku Rodła na Ostrówku. Przekazujemy dzisiaj pieniądze dla tych organizacji sportowych, które opiekują się wieloma innymi klubami sportowymi, opiekują się odpowiednimi zawodami, opiekują się innymi sekcjami. No jeżeli przyjmiemy, że w województwie opolskim mamy około 500 różnych szkół, więc to przedsięwzięcie również jest bardzo, bardzo duże. Także dzisiaj rozstrzygnięcia bardzo ważne, systemowe, ale oczywiście przed nami jeszcze konkursy na inne wydarzenia sportowe, na inne formy uprawiania sportu, ale tam już do tych konkursów zgłaszają się bezpośrednio konkretne kluby, organizatorzy, stowarzyszenia. Środki będą przeznaczone przede wszystkim na rozwój sportu akademickiego, naszą działalność statutową. Prowadzimy ponad 30 sekcji rekreacyjnych. Prowadzimy opolską superligę akademicką, która jest naturalną eliminacją do akademickich mistrzostw Polski, w których potem startują nasze uczelnie. Odnosimy tam coraz większe sukcesy, więc ta dotacja w wysokości 480 tysięcy złotych w tym roku też jest wyższa niż poprzednim i bardzo za to dziękujemy. Tych sportowców młodych jest dużo. No i oni w tej chwili startują w randze mistrzostwach polskich, grup młodzieżowych, ale cel jest podstawowy, żeby ta młodzież, no w jakiejś tam perspektywie, może nie Paryż, może Los Angeles 2028, wystartowała w Igrzyskach Olimpijskich. Taki jest cel i po to też te wszystkie środki. Świat widziany przez pryzmat geometrii i koloru. W Muzeum Diecezjalnym w Opolu można zapoznać się z twórczością Janiny Wierusz-Kowalskiej. Artystka tworzy techniką akrylową na płótnie. Wystawa pod tytułem 2×2=4 dostępna będzie do 18 lutego. Świat jest bardzo oczywisty, oparty na matematyce i wystarczy sięgnąć po najprostsze figury, bryły geometryczne, zaczynając od kropki, bo bez kropki nie ma koła. Więc wszystko jest bardzo konsekwentne w całej naturze i ja to po prostu podpatruję, zachwycam się i przekazuję w moich obrazach, oczywiście przetransponowane przez moją wyobraźnię. Kolor odgrywa bardzo dużą rolę w zależności od takiej aury danej wystawy, danej prezentacji. Tytuł wystawy bardzo logiczny, tak jak logiczne jest to malarstwo. 2×2=4. Co widać w tych obrazach, ponieważ te obrazy są wykonane z bardzo matematyczną, geometryczną precyzją, mają bardzo jasno określoną kompozycję, kolor. Pani Janina Wierusz-Kowalska ukończyła krakowską ASP na Wydziale Wzornictwa, ale też na Wydziale Malarstwa. Od wielu, wielu lat jest bardzo cenioną polską artystką, która wystawia nie tylko w polskich galeriach, ale też i za granicą. Współczesna krytyka artystyczna klasyfikuje tę artystkę w ramach takiego bardzo ciekawego nurtu, jakim jest Polska Szkoła Abstrakcji Geometrycznej. Aula seminaryjna w Opolu znów zamieniła się w salę koncertową. Muzyczną ucztę rozpoczął duet barytonowy młodych artystów z Rzędowic, a w finale na scenie wystąpiło trzech tenorów, czyli zespół Trevoci. Świąteczny koncert charytatywny wsparł bezdomnych tworzących wspólnotę w dwóch domach nadziei w Opolu i Dylakach. Publiczność jak zwykle dopisała. Połączenie wybitnego talentu, miłej dla ucha muzyki i charytatywnego celu zapełniło aulę seminaryjną po brzegi. Jedni słuchacze to stali bywalcy koncertów, inni przychodzą specjalnie dla danego artysty. Chcę trochę posłuchać muzyki i wesprzeć całą inicjatywę. Bardzo szczytny cel, także jak najbardziej warto przyjść. Taka muzyka w Opolu się nie zdarza tak często, wobec tego takie znane tenory
Super, uwielbiamy to. Ponieważ kochamy muzykę. Bardzo lubię śpiew, muzykę, zwłaszcza tych trzech wykonawców. No i w celu wsparcia, szczytnego celu. W przerwie między występami odbyła się licytacja sportowych gadżetów. O rakietę tenisową Igi Świątek toczył się zaciekły bój, który zakończył się na kwocie 16 tysięcy złotych. Dochód ze sprzedaży biletów oraz licytacji zostanie przeznaczony dla podopiecznych Domu Nadziei w Opolu i Dylakach. W tej chwili mamy około 90 osób bezdomnych, które każdego dnia z tego domu korzystają. To są nie tylko posiłki, to jest odzież, którą dzielą się z nami też mieszkańcy Opola, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ale no, są też pewne rzeczy, które trzeba po prostu kupić, takie jak śpiwory, jak kurtki zimowe, jak obuwie. To też są opatrunki. Artyści chętnie odpowiedzieli na zaproszenie do Opola. Zarówno doświadczone trio tenorów, jak i początkujący na muzycznej scenie duet barytonowy Benedykta i Szczepana Szostek z Rzędowic. Nasza przygoda zaczęła się w zasadzie od dzieciństwa. Już mama od całkiem młodych lat pokazywała nam co i jak z techniką wokalną. Śpiewamy tutaj, bo zaprosił nas ksiądz Kostosz. Wybraliśmy muzykę klasyczną, ponieważ cały czas mamy jakby do czynienia. Ona jest tak jakby pierwotną tą muzyką. Trzej tenorzy znani jako Trevoci balansują na granicy muzyki klasycznej, rozrywkowej, filmowej ze sporą dozą szarmanckości i szczyptą dowcipu. Mamy nadzieję, że muzyka trafia w serca ludzi, a dzisiaj jest bardzo piękna inicjatywa. Zbieramy na dom dla ludzi bezdomnych, prawda? Dom Nadziei. Tak więc my jako zespół Trevoci lubimy bardzo śpiewać w koncertach charytatywnych, lubimy się udzielać charytatywnie, tak więc jest to dla nas tak samo bardzo ważne. Każdy utwór, jakby to jest nowa historia i jeden jest romantyczny i człowiek gdzieś tam myśli o ukochanej osobie, myśli o stwórcy, w innym troszeczkę bardziej wesołym może wzbudzić w sobie radość i optymizm. No i my za każdym razem mamy nadzieję, że śpiewając zarażamy państwa tymi naszymi emocjami, które przeżywamy jako artyści. Covery znanych utworów skradły serca nie tylko kobiet, ale wszystkich melomanów lubiących romantyczną nutę. To była prawdziwa uczta dla zmysłów. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Mają wiedzę i pasję, którą chcą dzielić się z innymi. Uczniowie z Opola stworzyli projekt XYZ między nami pokoleniami, w ramach którego odwiedzają mniejsze miejscowości w naszym regionie i prowadzą zajęcia z fotografii oraz marketingu. O szczegółach Katarzyna Polaczek. Jak dobrze skadrować portretowaną postać, dlaczego tak ważne jest światło i jak najlepiej zaprezentować zdjęcia w social mediach? Odpowiedzi na te pytania poznawali uczestnicy warsztatów, które odbyły się w Domu Kultury w Ozimku. Nie bez kozery projekt nazywa się XYZ między pokoleniami, między nami pokoleniami, ponieważ grupy mamy mieszane. To jest młodzież i też seniorzy, którzy gdzieś tam odkryli w sobie powołanie do realizacji zdjęć i też taką pasję. Pilotażowe warsztaty z fotografii i marketingu odbyły się w Tułowicach w zeszłym roku. Uczniowie Opolskiego Liceum planują odwiedzać kolejne miejscowości, by dzielić się swoją wiedzą z mieszkańcami i uczyć ich praktycznego wykorzystania posiadanego sprzętu. Mamy i astrofotografię, i makrofotografię, fotografię portretową, fotografię na przykład krajobrazową. I tutaj naprawdę każdy może się czegoś nowego dowiedzieć, bez względu na ten swój stopień zaawansowania, bez względu na to, czy ma zwykły aparat taki w telefonie, czy ma swoją lustrzankę, czy tam nawet bez lusterkowca. Myślę, że każdy tutaj się odnajdzie, czegoś nowego każdy się dowie. Pomysł zrodził się z potrzeby poszerzenia oferty kulturalno-edukacyjnej dla mieszkańców mniejszych miejscowości naszego regionu. Zimą uczestnicy warsztatów będą zgłębiać teorię. Gdy warunki pozwolą, ruszą w teren. Z całych wniosków i z celów tego projektu będzie wystawa. Będzie wystawa fotograficzno-marketingowa w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, gdzie właśnie z tych zajęć praktycznych podzielimy się z Wami, z Państwem, tym wszystkim, co nauczyliśmy się na warsztatach. Uczniowie Opolskiego Liceum planują przeprowadzić 5 kolejnych spotkań w różnych miejscach naszego regionu. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski.
Mamy dla Państwa bardzo dobrą informację. Od jutra Kurier Opolski wraca na antenę TVP3 Opole. Czekamy na Państwa przed telewizorami o 14.30, 16.30, 18.30 i 21.30. Do zobaczenia.